Dzień dobry Państwu. Witam dzisiaj w rozmowie niezależnej doktora Sławomira Cęckiewicza. Autora kolejnej książki Wałęsa, Człowiek Steczki. Ale nim porozmawiamy o książce, chciałbym zadać Ci pytanie, jak oceniasz film? Bo pisałeś nawet o filmie, byłeś specjalnie w Wenecji, żeby ten film zobaczyć. No, ten film jest wstrząsający, można powiedzieć. Jest z dwóch powodów. Oczywiście z powodu tego, że jest jednym wielkim fałszerstwem historycznym. To nie jest tak, jak Wajda mówił, że wszyscy ci, którzy chcą zobaczyć, jak było naprawdę, powinni obejrzeć jego film. To jest jakaś wizja autorska tego, jak było, ale tak w rzeczywistości nigdy nie było. I można by w nieskończoność od pierwszych scen filmu mówić, co jest tam fałszem. No a z drugiej strony trzeba powiedzieć po prostu, że ten film w ogóle nie odpowiada na te wszystkie zarzuty, które są stawiane Lechowi Wałęsie. Powiedziałbym nawet więcej. To jest film, który jego nie broni. Albo broni go tak nieumiejętnie, że ostatecznie po prostu Lech Wałęsa znajduje się w tym samym punkcie, w jakim znajdował się przed nakręceniem tego filmu. A mówię też o tym w kontekście tego, że ten film jest jakby odpowiedzią na książkę S.B.A. Lech Wałęsa i Wajda nigdy tego jakby nie ukrywał, że on teraz pokaże, jak było naprawdę, żeby odpowiedzieć na książkę tych dwóch, którzy napisali ją pod auspicjami Instytutu Pamięci Narodowej. I można powiedzieć, że góra urodziła mysz, to znaczy wielki, największy polski reżyser Andrzej Wajda i największy polski historyk establishmentowy Andrzej Friszke, który był konsultantem tego filmu, no wypuścili coś, co jest z punktu widzenia filmowego w moim przekonaniu słabe, bardzo słabe. To warto podkreślić. To jest po prostu film, na przykład rola Więckiewicza, moim zdaniem to jest rola parodysty Lecha Wałęsy. Nigdy bym się nawet przy swoim stanowisku bardzo krytycznym wobec Lecha Wałęsy nie zdecydował się na taką, takie ukazanie po prostu postaci Lecha Wałęsy, jak zrobił to Więckiewicz. Gdybym miał pozytywne intencje do zrobienia filmu właśnie o Wałęsie, który jest wielką postacią, wokół której powinniśmy się jakoś w dalszym ciągu integrować. No a z drugiej strony ten Andrzej Friszke, który tak konsultował, że po prostu, można powiedzieć, naćpał ten film jednym wielkim fałszerstwem. Od pierwszej sceny do ostatniej. No i trudno mi jakby to w ogóle zrozumieć, dlaczego ludzie, którzy mają jednak kompetencje, Wajda kompetencje filmowe, Friszke kompetencje naukowo-historyczne, wypuścili coś takiego, co jest w gruncie rzeczy po prostu niepoważne. Ja nawet sobie trochę zażartuję i powiem tak, w jednej z reklamówek mojej książki, która się za chwilę ukaże w wydawnictwie Zyski Spółka, Wałęsa, Człowiek Steczki, napisano, że moja książka jest kontrapunktem do filmu Wajdy. Ale tak naprawdę ja nie mam z czym polemizować. To znaczy ten film jest tak słaby, on w gruncie rzeczy po prostu tylko fałszuje, ale fałszuje w tak nieumiejętny sposób historię Wałęsy, ale jest w gruncie rzeczy filmem obrażającym cały ruch Solidarności. Bo on jest, ten ruch Solidarności jest sprowadzony do jednej postaci. Że tutaj w ogóle trudno mówić o tym, że moja książka czy moje publikacje są jakąś odpowiedzią na ten film, bo ten film jest jedną wielką chucpą. Znaczy, ja odniosłem, nadając ten film, wrażenie, że Andrzej Wajda zrobił pierwszą komedię. Chcąc, nie chcąc. Być może tak doskonale wcielił się Robert Więckiewicz w Lecha Wałęsę, że obnażył de facto jego wady. I może to jest zasługa Janusza Głowackiego, który z reguły pisał scenariusze do komedii. Ale to jest tak naprawdę w jakimś sensie komedia, która rości sobie pretensje do jakiegoś wielkiego dramatu historycznego. No tak, ale jeśli tak jest nawet, no to jest to przecież niezamierzone. No bo nie ulega wątpliwości, że to jest państwowy film i państwowa odpowiedź na książkę S.B.A. Lech Wałęsa i na to wszystko, co jest związane z odbiorem Lecha Wałęsy po 2008 roku. Tak? I teraz państwo polskie, które ułożyło po prostu tyle pieniędzy na ten film,
zaangażowało się. Urząd Miasta w Gdańsku Lenina przywrócił nawet po prostu na bramę stoczniową i broni tego Lenina, mówi, że do UNESCO zarejestruje po prostu tą bramę z Leninem i ktoś jak będzie w tego Lenina rzucał farbą jak działacze Solidarności, to będzie 2 lata więzienia za to. Tak? To wszystko zrobiono dla Andrzeja Wajdy. I jak mówię, po prostu zaangażowali się wszyscy święci, wszystkie instytucje tak naprawdę, będące jakby w pełni pod kontrolą rządu Donalda Tuska. Wyszedł taki po prostu potworek. I jeśli to jest komedia, bo rzeczywiście część osób twierdzi, że to jest jakaś komedia. Na przykład taka znajoma z Kanady napisała, że była na tej premierze kanadyjskiej w niedzielę filmu Wałęsa Człowiek z nadziei i uważa, że to powinno być po prostu w Kanadzie sprzedawane jako komedia o Wałęsie. No ale jeśli tak jest, no to jest to niewątpliwie niezamierzone. I to jest pytanie po prostu, dlaczego oni takie coś zrobili. No wszystko w tym filmie jest po prostu w gruncie rzeczy śmieszne, a najbardziej ten, który ciągnie jakby całą tą fabułę, ten film, Więckiewicz. No on mówi na przykład językiem Wałęsy z lat 2000 czy z lat 90, a przecież film jakby w zasadniczy sposób dotyczy lat 70-81. Nawet to wszystko, co jest później, jest jakby dokrętką. W ogóle konstrukcja filmu jest niezrozumiała. Jakby fundamentem filmu jest wywiad Oriany Fallaci z Lechem Wałęsą, ale ja przypomnę, że to jest wywiad przeprowadzony w marcu 81 roku. Czyli coś, co ma być jakby fabułą filmu, kończy się w marcu 81 roku i później Wajda próbuje coś dokręcać. Jest Arłamów, jakiś przeskok później do roku 89, wszystko się jakby rwie. Ale nawet, bym powiedział, może Państwo tego jakby nie złapiecie tak od razu, ale na przykład kiedy się pojawiają napisy, czyli już ostatni moment po prostu, można powiedzieć, ostatnia faza tego filmu. Wszyscy wstają z kina i wychodzą. I leci piosenka amerykańskiego artysty. Ja sobie to po prostu wszystko posprawdzałem później. Ten artysta jest w ogóle zadeklarowanym komunistą i on śpiewa piosenkę o Lechu Wałęsie, czy dedykowaną Lechowi Wałęsie, w której się pojawia Joe Hill. To jest skazany w 1915 roku za morderstwo działacz komunistyczny amerykański, którego on przywołuje, porównuje do Lecha Wałęsy. Jako amerykańskiego Che Guevara niemalże 50 lat wcześniej porównuje właśnie do Lecha Wałęsy i śpiewa w tej piosence, którą nam Wajda na koniec serwuje, o szkarłatnych sztandarach, które należy wziąć w rękę i toczyć bój o sprawiedliwość społeczną. Po prostu jakiś komunistyczny song kończy jeszcze, jest klamrą tego filmu. No to jest coś nieprawdopodobnego, że można było po prostu jakby w detalu nawet ten film tak schrzanić. Postawiłeś zarzut fałszu historycznego w tym filmie. Jesteś historykiem, jesteś znawcą tego okresu, jesteś znawcą postaci Lecha Wałęsy. Mnie tam uderzyła scena, że takim mózgiem strajku z sierpnia 80 roku jest Henryka Krzywonos, w którą wcieliła się Dorota Wellman. Anna Walentynowicz pojawia się jako tajemnicza pani Ania i w ogóle ci główni bohaterowie tamtych wydarzeń w ogóle nie istnieją. Też mnie to uderza, że ten film to jest naprawdę taka główna teza: Solidarność to Wałęsa, Solidarność to ja. Jakie inne fałsze historyczne, znaczy na czym, jakie są twoim zdaniem te główne fałsze historyczne tego filmu, które cię uderzyły tak od pierwszego obejrzenia tego filmu? Żeby nie być do końca przewidywalnym, bo każdy widz pomyśli sobie, a teraz Cęckiewicz powie o zobowiązaniu i werbunku Lecha Wałęsy, zobowiązaniu do współpracy z SB, to jakby zostawię ten wątek, przynajmniej na razie, gdzieś na boku, chociaż on jest jakimś leitmotivem w ogóle całego filmu. Ta odpowiedź wajdowska na książkę SB Lech Wałęsa jest właśnie spowodowana tą jakby kwestią zasadniczą, jest rozładowanie tej sprawy. Ale rzeczywiście no, najważniejsze, jakby największe moim zdaniem fałszerstwo ogólnie to jest, i to jest obraźliwe w gruncie rzeczy dla tych 10 milionów ludzi, którzy w Solidarność się zaangażowali, jest jakby pokazanie Wałęsy, czy sprowadzenie, zredukowanie całego ruchu Solidarności tylko do niego. To tak ogólnie. Natomiast
jeśli chodzi o taki konkretną taką scenę, taki moment tego filmu, to niewątpliwie to jest 16 sierpnia 80 roku, czyli pokazanie momentu zupełnie dramatycznego dla strajku, kiedy po 3 dniach strajku Lech Wałęsa ogłasza zakończenie protestu. Po spełnieniu drugorzędnych postulatów strajkujących przez dyrekcję stoczni. I jak ta scena wygląda u Wajdy? Ta scena wygląda u Wajdy w taki sposób, że w środku jest Lech Wałęsa z dyrektorem Gniechem. Możemy się domyślać, że to jest dyrektor Gniech. A po lewej stronie, jak widz patrzy na ekran, czyli po prawej od Lecha Wałęsy i po drugiej stronie, z jednej strony właśnie stoi Anna Walentynowicz, z drugiej strony stoi Alina Pienkowska i one w momencie, kiedy Wałęsa ogłasza koniec strajku, klaszczą mu. Podczas gdy Alina Pienkowska jest w ogóle kołem zamachowym ratowania tego strajku, to ona szarpie za rękaw Annę Walentynowicz i to jest moment zwrotny tego strajku, kiedy one po prostu opuszczają to miejsce, w którym Wałęsa ogłasza zakończenie strajku. Wałęsa jeszcze razem z Gniechem w rzeczywistości intonuje hymn narodowy po to, żeby to zamieszanie jakoś opanować. I one rozbiegają się do bramy numer 2 i 3 i ratują strajk. I wychodzących, jak mówią świadkowie, jak rzeka, płynących w stronę bram stoczniowców, zatrzymują, namawiając ich do kontynuowania strajku tak zwanego solidarnościowego. I oto w filmie Wajdy te dwie niesamowite postaci, Alina Pienkowska i Anna Walentynowicz, są pokazane jako klakierki, pomagierki Wałęsy po prostu w dziele zniszczenia strajku po 3 dniach. I teraz w rolę obu tych niesamowitych kobiet wchodzi Henryka Krzywonos. Ona ma pewną zasługę, jeśli chodzi o ratowanie strajku. Zasługę, można powiedzieć, werbalną. Ona krzyczy, zdrada, zdrada, teraz wybiją nas jak pluskwy. To jest oczywiście tak zmieniony tekst, że już nie ma tego słowa zdrada i tak dalej. No nie ma tego wykrzykiwania kilkukrotnego zdrada, zdrada, zdrada. Jakby jej przypisane są cechy tych dwóch wielkich postaci, to znaczy Aliny Pienkowskiej i Anny Walentynowicz. I od tego momentu jakby Wajda ciągnie fabułę tego filmu w taki sposób, że Henryka Krzywonos jest mózgiem tego strajku. To znaczy ona pomaga jej oczywiście Bogdan Borusewicz i Lech Wałęsa. Czyli jakby cechy tych wielkich postaci Aliny Pienkowskiej i Anny Walentynowicz są przypisane Henryce Krzywonos. I teraz jak patrzyłem na tą scenę, to byłem naprawdę wstrząśnięty, trochę zasmucony, że do takiego fałszerstwa doszło. I później, kiedy wróciłem do kraju, jeszcze przeczytałem, że Bogdan Borusewicz, mąż Aliny Pienkowskiej, mówi, że to jest film prawdziwy. To znaczy, pomyślałem sobie, jak może człowiek, który zna detale po prostu tej historii, uznać za prawdę coś, co obraża, coś, co jest zamachem na pamięć o jego żonie, o której on opowiada, płacze publicznie i tak dalej. A ten film po prostu ją obraża. Alina Pienkowska w tym filmie to jest jakaś klakierka Lecha Wałęsy, która po prostu entuzjastycznie wita zakończenie strajku. Podczas gdy ona miała, jak powiedziałem, pierwsza świadomość tego, co się stało. Pierwsza. Ona zresztą po strajku sierpniowym oskarżała Wałęsę o to, że jest czynnym agentem SB. Między innymi pamiętając tą historię z 16 sierpnia. Są protokoły, nie tam w żadnym IPN-ie, nie tam żadne esbeckie, różnego typu posiedzeń prezydium MKZ-u już później, czy zjazdu pierwszego krajowego zjazdu Solidarności, pierwszego regionalnego zjazdu Solidarności w Gdańsku, podczas których Alina Pienkowska w bardzo ostrych słowach atakuje Wałęsę i mówi, że on jej przypomina uboli, którzy ją przesłuchiwali, że się tak zachowuje, obrażając kobiety i tak dalej, i tak dalej. I teraz Alina Pienkowska w tym filmie jest po prostu pomagierką Wałęsy. I człowiek, który z Aliną Pienkowską spędził kawał swojego życia, mówi, że to jest prawdziwy film. I to jest, wiecie Państwo, no jakiś fenomen, że ludzie, którzy są w tym filmie poobrażani, nawet taki Borusewicz, ale inni, no nie wiem, Bronisław Komorowski, który coś tam robił, prawda, Kuroń, wszyscy po prostu, którzy coś robili dla tego ruchu Solidarność, sprzeczać, czy dobrze, czy źle, ale coś robili, mieli wkład. Już pomijam po prostu te setki tysięcy czy miliony ludzi. Że oni
mówię tutaj o elicie państwowej, że oni są w stanie po prostu zaakceptować ten wielki fałsz i to wyeliminowanie ich z kart historii. No, dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.